okładka najnowszej płyty Mikołaja Hertla nie jest kontynuacją cyklu jego wcześniejszych nagrań, kiedy to kompozytor dbał o to, aby jego nowej muzyce towarzyszyły reprodukcje dzieł sztuki. Można chyba powiedzieć, że ta okładka jest jak folder biura podróży. Tak, rzeczywiście pocztówki z różnych pięknych stron świata. Mikołaj Hertel. Pretekst spotkania się z kompozytorem po dłuższej przerwie jest oczywisty. Nowa płyta. Kiedy będzie jej oficjalna premiera? Myślę, że premiera jest w tej chwili. Może nieoficjalna, ale jednak premiera. Natomiast myślę, że oficjalna powinna mieć miejsce w sezonie letnim. Jest jeszcze trochę zbyt zimno na plaży, ale możemy troszeczkę antycypować nasze lato. Antycypujmy wobec tego. Plaża stanowiąca centralny motyw ilustracji jest zupełnie biała, aż tak rozświetlona słońcem. Przypuszczalnie jest to plaża Dominikany, ponieważ tam właśnie w tym rejonie zdarzają się białe plaże. Podróż z palcem po mapie, bo o ile się orientuję, nie odwiedziłeś nigdy tych uroczych zakątków. Nie, właśnie, wydaje mi się, że dotknąłeś czułego problemu. Myślę, że tą muzyką i tą płytą w jakimś sensie leczę kompleksy dawnych lat, lat 60., 70., kiedy mieliśmy przecież tak utrudnione wyjazdy właśnie do tych pięknych miejsc. Ja pamiętam, że pierwszy raz dopiero w 76 roku wyjechałem na tak zwany zachód. Zobaczyłem Austrię i Włochy. W 76 roku. W zupełnie innym celu. Nie żeby pogłębiać miejscowe grajdoły. Nie, w celach udziału w konkursie muzycznym. Czyli to była specyficzna sytuacja, która jak gdybym umożliwiła mi ten wyjazd, ale rzeczywiście to był pierwszy mój wyjazd zagraniczny. Naszą wizytę po plażach Mikołaja Hertla rozpoczęliśmy od motywu, który kończy płytę, Golf del Sur. Dlaczego właśnie ten utwór? Może dlatego, że stanowi on dla mnie najmniejsze zaskoczenie. Przypomina po prostu niektóre twoje wcześniejsze kompozycje, natomiast to, co już za chwilę pojawi się w studiu Tlen, to zdecydowanie Mikołaj Hertel, jakiego państwo jeszcze dotąd nie poznali. Thank you.
Chyba tak, ale nie gwarantuję. Tajlandia, tak. Strzał dziesiątka. Tutaj, żeby rozszyfrowywać poszczególne tytuły, a... Mogę ci pomóc. Właśnie, tytuły utworów są związane z nazwami plaż. Tak, prawda? Na przykład druga jest na Malcie. Medina. Tak, tak. Później jest Grecja. Sądzę, że uczestnicy wielkiej gry z tematu geografia świata by sobie z tym doskonale poradzili. Tylko moglibyśmy konkurs urządzić. Ale nie wybrałeś, są to dosyć egzotyczne miejsca. Nie wybrałeś tych miejsc, gdzie, jak mi się wydaje, teraz już, kiedy mogą co bogatsi Polacy wyjeżdżać. Tam można wyjeżdżają właśnie, najczęściej. Tam jeżdżą również. To są dość znane plaże właśnie. Kierowałem się także w pewnym sensie tutaj, jak gdyby takim pewnym aspektem komercyjnym. Faktycznie tam ludzie jeżdżą. Czy sponsorem tej płyty jest może jakaś agencja turystyczna? Nie, absolutnie nie. Jest to mój indywidualny wybryk. Czyli ten aspekt komercyjny dotyczy wyłącznie tego, że ktoś pochyli się nad tą płytą, zobaczy znajomą nazwę tak. I pomyśli, no tam byłem, tam było tak cudownie i przecież trzeba mieć jeszcze tę muzykę, która ilustruje moje wakacje, najpiękniejsze w życiu. Właśnie, aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że ta muzyka nie jest jakąś taką, wyraziłem się, pocztówką. Ona nie jest pocztówką, ona jest jak gdyby taką nieznaczną aluzją do tych miejsc. Dlatego, że jeśli zwrócisz uwagę, tam nie ma cytatów muzycznych z poszczególnych miejsc. Jeśli jest tutaj turecki Marmaris, nie ma tam właściwie cytatu z muzyki tureckiej, czy coś takiego. Po prostu są to tylko muzyczne aluzje, takie jakieś skojarzenia nawet, tak bym określił. Medina. Tak. Później jest Grecja. Ale tu jeden z tematów, Sharm el Naga, to chyba tak się czyta. Egipt. Tak. Wyobraź sobie, że 2 lata temu spędziłem w... Nie wiem dlaczego, ale kojarzył mi się z flamenko, z Hiszpanią. No wpływy... Tak.
Tak, zresztą słuchaj, jeśli zwrócisz uwagę na ten utwór, to on wielu osobom się kojarzy z Hiszpanią, muzyka sama tego utworu. No więc właśnie. Więc rzeczywiście coś tutaj drzemie w tym, że to jest jakieś takie filiacje dość ciekawe. Może Egipt, się Hiszpanii. Potasowały nazwy. nie, jest, są tam bezpośrednie odwołania do muzyki Bliskiego Wschodu, ale faktycznie jest też jakiś element muzyki hiszpańskiej. Reasumujmy studio Glen. Tego wieczora po raz pierwszy kolejno Golf del Sur. To jest plaża, gdzie? To jest Teneryfa. Teneryfa. Tak. I tutaj mogliśmy odnaleźć Mikołaja dawnego Hekla. Tak, właśnie. Czam, Tajlandia, Medina, przypomnij. Malta. Sharm el Naga, no to już wiem, to już Egipt, tak. Równie egzotycznie, gdzie będzie za chwilę? Playa Dorada jest w Dominikanie. I sądzisz, że to jest dobry kierunek, żebyśmy tam właśnie teraz zdążyli? No, jeśli znajdziemy sponsora jakiegoś. Playa Dorada. Czyżby T.
tam właśnie łowiło się te jedne z najbardziej atrakcyjnych trofeów wędkarskich, dorady. Nie wiem, ale wątpiłbym, czy rzeczywiście tak jest. A nie upieram się. Może. Przypuszczam, że większość zwolenników twoich muzycznych talentów będzie zaskoczona. Może nie tyle faktem, że wybrałeś krajoznawcze podróże, że znowu jesteś zauroczony naturą, bo to ci się już zdarzało wcześniej wielokrotnie, ale tym, że ta muzyka przeszła taką ewolucję. Czyżby w tych nowych sposobach odczuwania własnej muzyki dopomogły ci jakieś nowe instrumenty? Wykorzystałem pewne interesujące możliwości Rolanda MC-505. To jest zdecydowanie instrument dla ludzi młodych, tych, którzy lubią muzykę skoczną. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że we mnie zawsze drzebały ogromne pokłady rytmiczności, tylko nie wiem, jak to się
stało, że w ciągu 15, nieomal 20 lat właściwie ten rytm był troszkę uśpiony i może teraz się obudził właśnie, ale na przykład klasyfikowanie mnie jako kompozytora zdecydowanie romantycznego czy lirycznego, ukierunkowanego jakoś w sposób sentymentalny, wydaje mi się, że jest dużym uproszczeniem. Dużym uproszczeniem. Ale jakoś nam z tym uproszczeniem było bardzo dobrze, bardzo przyjemnie przez lata. Ale zwróć uwagę, Jurek, że przy całej rytmiczności są tam rzeczy subtelne. Ogromne pokłady nostalgii, jakiejś takiej melancholii także. Pomimo tego rytmu, tych pulsujących sekwencji, to jest tam duża doza smutku także. Myślę. Tego mogliśmy się spodziewać. Technologią, dodatkowe arpeggiatory, groovy, lupy i tak dalej, nie przesłaniają przecież wymowy artystycznej twego pojmowania świata, twego odczytywania nawet nowinek, które płyną do nas z kolejnymi muzycznymi modami. Tassos. Gdzie podążymy? Grecja. Wydaje mi się, że tu odnajdziesz także jakieś greckie inspiracje. Sirtaki? Coś takiego. Wiesz, ja kiedyś, będąc na kontrakcie w Niemczech, grając jako pianista, zaprzyjaźniłem się z Grekiem, który prowadził restaurację grecką. No, nie był to Evangelis Papadonas. Nie. W każdym razie łączyła nas taka nostalgia. Coś, co Niemcy nazywali Sehnsucht. Tęsknota za krajem. I tak żeśmy czasami... To może był Demis Roussos. Sączyli winko i ronili łzy nad utraconą ojczyzną, ale on mi kiedyś podarował kasetę z grecką muzyką. O dziwo, nie było te typowe buzuki. Tak, bardzo taka jakaś osobliwa muzyka i ona gdzieś tam w podświadomości pozostała mi. Myślę, że w tym Tassos są jakieś takie echa, repliki tamtej muzyki. Zbytnio się nie zrelaksujemy przy tym utworze, ale możemy sobie przecież dopowiedzieć urodę plaży, nie wiem jak, odległej od gajów oliwnych i kamieni, w których mamy zaklętą kulturę antyku. Tassos, gra Mikołaj Hartele. Thank you.
Dzięki obecności Mikołaja Hertla w studiu Tlen uprzedziliśmy pewne wakacyjne zdarzenia. Zresztą pogoda, słoneczko, na które czekaliśmy tak długo, a wreszcie ta muzyka potraktujmy jako rekompensatę od przyrody, która nas dosyć srogo traktowała w tym roku. Gdzie wybierasz się na wakacje? Myślę o Tunezji. Jednak idę tropem tych inspiracji wynikających z mojej muzyki, z płyty plaży. Zaczynam odwiedzać, aczkolwiek tutaj nie ma Tunezji na tej płycie. Troszeczkę się wyłamuje, ale egzotyka jest. Czyli plan Tunezja, kierunek Tunezja. Czyli własna twórczość, własne pomysły powodują, że typowy miejski człowiek, który co prawda nie jeździ własnym samochodem, tak, więc wyziewy z własnej rury wydechowej nie podtrzymują go aktualnie przy życiu. Tak jest. Udaje się w różne ciepłe regiony świata. Wiesz, tutaj jest taki problem. Mnie zawsze fascynowały dwie rzeczy. To znaczy coś, co jest dawno, coś, co było dawno i coś, co było daleko. Czyli to były zawsze jak gdyby takie dwa wsporniki takiej pewnej mojej nostalgii. Czyli tęsknota za czymś, co dawno i daleko. No, dawno to jest względne, natomiast nawet niedawno myślałem, co to znaczy daleko. Wszak Ziemia jest kulą, czyli z którego miejsca wyjdziemy, mamy szansę wrócić na to samo miejsce, nie odwiedzając dwukrotnie tych samych okolic.
Tak, oczywiście, ale wziąwszy pod uwagę to, o czym mówiliśmy na początku, znaczy, że byliśmy w jakimś sensie zamknięci, była ta klaustrofobia nasza, to teraz jak gdyby odreagowujemy te wszystkie problemy, które kiedyś mieliśmy. Thank you.
Nie, zresztą u mnie na przykład problem egzotyki i dalekich krajów, jeśli o tym tak sobie gawędzimy, wiąże się jeszcze z wczesnym dzieciństwem. Wiesz, w Łodzi spędzałem dzieciństwo w takim zwykłym bloku mieszkalnym, można powiedzieć, wszystko było takie standardowe, natomiast w jednym pokoju na szafie leżała torebka mojej ciotecznej babci i w tej torebce, proszę ciebie, taka torebka, wiesz, jeszcze jakby z Fendesieklu, była pocztówka z Persji, jak to się babcia wyrażała, Persja. I to właśnie była pełna takich lazurów, proszę cię, szafirów. Takich pocztówek w ogóle wtedy nie było. I wtedy ja miałem, nie wiem, tam 5 czy 7 lat, wiesz, i czasami zdarzało mi się tam zakradać do tej torebki i obserwować, wpatrywać się w tę pocztówkę. I wtedy chyba, jak gdyby pierwszy raz obudziła się ta niesamowita fascynacja egzotyką, właśnie jak popatrywałem na tę pocztówkę z Persji, jak to się babcia wyrażała. To więc nie jest tak źle mieszkać w proletariackiej Łodzi w zamierzchłych czasach, pod warunkiem wszakże, że gdzieś w pobliżu jest torebka tak jest. Z takimi kolorowymi pocztówkami. Taka również jest okładka płyty najnowszej Mikołaja Hertla, Plaże. Otworzymy, spojrzymy na kartoniki z różnych stron, wreszcie posłuchamy muzyki. To jest tak jak oferta biura podróży, jeżeli chodzi o widoki. Natomiast jeżeli chodzi o twoją artystyczną propozycję, w każdym z tych 9 utworów jest zaproszenie do zwiedzania różnych zakątków świata. Właściwie dzisiaj jesteśmy biurem podróży. Wprawdzie nie oferujemy naszej realnej obecności w tych miejscach, ale z jakąś taką fantazyjną, surrealistyczną troszeczkę podróż. No, podróż na pewno nie zabierzesz tę wakacyjną ze sobą syntezatora, ale co, płetwy, maseczka pływacka. No tak, w Egipcie nurkowałem, wyobraź sobie, widziałem ryby wspaniałe, kolorowe na własne oczy. Aha, czyli to nie będzie twój pierwszy wyjazd do ciepłych krajów. Nie, już nie pierwszy, byłem w Egipcie. Gościem studia Tlen i trójkowej listy elektronicznych nagrań był Mikołaj Hertel. We'll be right back.
nasz muzyczny rekonesans po plażach. Przebiegł po utworach Marmaris, Kalla Milor i Narcizos. Anonsowana w ubiegłą niedzielę kosmiczna muzyka Roberta Wolfa, naszego rodaka z Australii, pojawi się w studiu Tlen za tydzień. A teraz do serwisu tylko fragment muzycznego portretu astronauty. Nagranie z marca tego roku z Adelaide. Gra Robert Wolf. Do usłyszenia.